Noga między nogi. Co? Głowa między nogi. I... O Jezu, ale psy grzywocił! Ja cię skręcę. Mati jest super. Gdzie twoje jest czaderskie? Insta w opisie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj jestem ja, Mateuszek. I moi drodzy, dziś gramy w niesamowitą grę, w której musimy ustawić naszego podróżnego w taki sposób, żeby zadać mu jak największy ból podczas lotu samolotem. Ale najpierw wielka personalizacja. Musimy wybrać naszą płeć, nasz wiek, 8 mam lat. Jak wiele razy w przeciągu ostatnich 2 lat latałeś samolotem? Nie latałem. A może leciałem raz? Dobra, niech będzie 0. Nie odkryłem, jaka jest prawda. Zerknijmy. Learn to brace. Już za moment. Mamy awaryjne lądowanie, nie możemy tego zepsuć. Jesteście gotowi? Dobrze. Okej, okay. Czyli mamy tutaj takie niesamowite możliwości jak ustawianie naszych łapek, ustawianie pasa, wow, i pozycji siedzącej. Dobra, możemy robić symulator kurczaka. Jakby jakieś ziarno było posypane tutaj na przednim siedzeniu, to no, może by coś tam sobie skubnął. No i stópeczki jeszcze możemy tutaj, zubi dubi 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 dubi. Boże, ile miejsca, to jakaś pierwsza klasa chyba, no nie przypominam sobie, żebym miał tyle miejsca na nóżki. Żeby moje kolana nie stykały jakiegoś siedzenia przede mną, nonsens. Dobra, w takim razie, dajmy luźno mu pas. Łapki! Niech se trzyma tak za głowę, ola boga. I żeby... A, powiedzmy, że jednak nie, jednak będzie główką dotykał sobie tutaj siedzenia. Łapy pod nóżki i uwaga, za momencik lądujemy. O nie! Trzymaj się! Nie było to jakieś niesamowite. Ty może się okaże, że to jest najlepsza pozycja do siedzenia. Oj, nogi se połamał. Oj, 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 i coś tutaj z kręgosłupem, tak? Czy z czym? To jest... Co to jest? Leg fracture abdominal injuries. O mój Boże, moi drodzy. Coś z lędźwiami sobie popsuł. Coś sobie popsuł tutaj nóżki, łydki. Myślałem, że gierka będzie odrobinę bardziej tutaj rozbudowana. Ale, no dobra. Co będzie, jeżeli pas będzie mega ściśnięty? Łapki będą w powietrzu. On modli się w tym momencie. Dobra, on wie, że za moment będzie awaryjne lądowanie, więc się modli. Mój drogi, czy będziesz w stanie to przeżyć? Test. I... O Jezu, ale psy grzywocił! Ja cię skręcę. W spowolnionym tempie wygląda to jeszcze lepiej. I... Łup! O mój Boże, coś mi się chyba stało ze wszystkimi możliwymi częściami ciała. Jezus, on umarł. On umarł! Połamana czacha, połamane ręce, połamane nogi, połamany kręgosłup. No nie jest to najlepszy lot w jego karierze. I chwila, może ja tutaj mam jak najlepiej. Chwila, może ja mam tutaj zrobić, żeby on przetrwał, a nie żeby zadać mu jak największy ból. Może ja źle rozkminiłem tę grę. Okej, dobra, w takim razie spróbujmy teraz, co? Spróbujmy teraz zrobić tak. W tym miejscu, dobrze, głowa dotyka ścianki, nóżki pod fotel. I myślę, że teraz awaryjne lądowanie nam się uda, nic mu się nie stanie. Chyba coś by się jednak stało, jak tak przyłożył z prędkością 300 km na godzinę baniakiem prosto w siedzenie. Nie wygląda na zadowolonego. A, dobra, połóż. Serio trzeba położyć łeb na tym miejscu, czyli taki symulator kurczaka jednak? Okej, okej. W takim razie wszystko jest dobrze, oprócz łba i łapek. Łapki pod kolana i teraz to jest najlepsza pozycja, tak? To jest pozycja, w której nic mi się nie wydarzy. O mój Boże! Jesteśmy bezpieczni! Nic, zupełnie nic się nie wydarzyło. Tak? Przetrwałem? Udało się? O, tak. O kurcze pieczone, patrzcie! Udało nam się odblokować następną pozycję. Tego się nie spodziewałem, myślałem, że w tej grze jest tylko jedna, jedyna rzecz. O, to jest dopiero pierwsza klasa. Co ja tutaj mogę robić z tymi nogami? Ziup, ziup. Dobra, siedzimy tak. O, to jest pozycja, to jest pozycja. Noga między nogi. Co? Głowa między nogi. Ręce za siebie. Pas rozluźniony. I lecimy.
To oj tak, oj byczku. Czuję, że teraz jak przyłożymy, nic mi się nie wydarzy. O mój Boże, coś chyba jednak się wydarzyło. Co on zrobił? Łapkami sobie pomachał. Ty, ręce mi się oderwały. Co jest? Ręce się oderwały kompletnie chyba tutaj ode mnie. No, dałem to jakieś głupie pomysły na to, jak przetrwać. Nie, nie, nie. My sprawdzamy, co zrobić, żeby każda możliwa część ciała ucierpiała. Wydaje mi się, że to może być dobre. Tylko nie wiem, w co on może baniakiem przyłożyć. Chyba w nic. Jest idealnie dosunięty do tyłu. No w to nie uderzy. Jest szansa, że walnie kolanem. Ja kiedyś się uderzyłem podczas robienia salta na jakimś parku trampolin. Przyłożyłem kolanem prosto w czoło. No nie był to najlepszy dzień mojego życia, ale mam wrażenie, że on też nie będzie miał najlepszego. Ej! Nudy! A nie, dobra, wszystko sobie zrobiłem. Wszystko co mogłem chyba. Oh yeah! Czyli jednak to było dobre, głowa na kolanach to była dobra technika. Dobra, okej, nauczyli mnie już wszystkiego. Głowa na kolana, łapy pod dupę, ładnie tutaj pas zapięty i nóżki chowamy pod fotel. Dobrze, w takim razie. Zróbmy to jak nam mówią. Nóżki pod fotel, łeb tutaj, to sobie tutaj ładnie zaciśnijmy tak elegancko, proste. Łapki pod kolana. Okej, wpakował. Idealna pozycja. Pamiętajcie, jak kiedyś będzie awaryjne lądowanie w samolocie, którym lecicie, zróbcie dokładnie tak. Zobaczcie. Ale powiem wam szczerze, że nie byłbym w stanie tak zrobić, bo ja chyba się aż tak bym nie zgiął. Ja nie jestem tak rozciągnięty. Chłopiec jakimś totalnym szefem, jeżeli chodzi o gimnastykę. No masakra. O nie, to tyle! To tyle! Kurczę, muszę opracować jeszcze najgłupszą pozycję, jaka mi przyjdzie do głowy. Co mogę zrobić z tymi rękami? Ręce do przodu. O, ręce w powietrzu. Głowa tak do połowy. I ręce tak. Okej, po raz kolejny modlenie się. Pas zaciśnijmy na samej górze. Okej. Zobaczmy, czy to jest rozwiązanie najlepsze. No powiedziałbym paradoksalnie, że chyba nie. Czy ręce znowu wyleciały tutaj poza orbitę? O Jezu, wszystko sobie uszkodzi. Ale jak sobie uszkodziłeś tę głowę, co? A, bo to nie jest uszkodzenie przodu twarzy, tylko to jest uszkodzenie jakiegoś tam kręgu szyjnego. O mój Boże, chociaż wygląda jakby sobie rozkrwawił twarz, jakby ktoś w niego pomidorami rzucał. Maćku, w takim razie wyobraź sobie, że przed tobą siedzi piękna kobieta, którą chciałbyś dotknąć. Ale oczywiście znasz tę kobietę, bo to nie jest tak, że możesz sobie dotykać jakiejś randomowej pani. Znasz tę kobietę, jest to twoja ukochana i bardzo masz ogromne pragnienie, żeby dotknąć jej pleców. Więc wyciągasz ręce wzdłuż swojego ciała z nadzieją, że uda ci się złapać za piękne krągłości. I nagle okazuje się, awaryjne lądowanie! Nie umiem mówić. No i nie wyszło. No i niestety nie wyszło, widzowie. Nie róbcie tak. Pamiętajcie, żeby jednak umieć się powstrzymać, bo inaczej połamiecie sobie nogi, twarz, plecy, ręce, wszystko. To jest niby śmieszne, bo tak ci ręce wirują na wszystkie strony, ale musicie przyznać, że przywalenie łbem z całej jepy jest znacznie ciekawsze. Okej, rozluźniamy pas, nóżki tutaj. Totalne combo. On wręcz wygląda, jakby chciał tymi łapkami złapać przedniego siedzenia i z całej epy przyrżnąć czołem. No powiedzcie, że to tak wygląda. 3, 2, 1. O Jezus Maria, Maciej, bliskie spotkanie z siedzeniem. Dobra, moi kochani widzowie, powiedziałbym, że to już raczej na tyle. Gierka no nie jest na tyle rozbudowana, żeby nagrać dłużej niż 10 minut. Tak więc ja będę się zmywał i dajcie znać, co sądzicie. Jak chcecie więcej takich głupkowatych gierek, piszcie w komentarzu, czegoś poszukam. A ja tymczasem uciekam.